Galaxy S20, Galaxy S20 Plus i Galaxy S20 Ultra, którego akurat w ręce nie mam, to trzy telefony, które Samsung właśnie zaprezentował. I czy oferują one coś oprócz tego, że bezczelnie kopiują design, który zapoczątkowało, no nie kto inny, jak Apple znowu. I Samsung znowu przyznaje się, że Apple jest liderem na rynku, ale tak naprawdę te telefony jednak mają coś więcej do zaoferowania i dzisiaj właśnie w tym filmie o tym opowiem. Ja jestem Szaka i zapraszam do kolejnego odcinka na kanale Technostrefa. Na początek mało znany fakt. Smartfony z serii Galaxy S20 tak naprawdę zadebiutują w aż 6 różnych wydaniach. Co prawda są 3 rozmiary, tak jak zwykle, ale każdy z tych rozmiarów ma wersję z chipem sieci 5G, co daje w efekcie aż 6 różnych wariantów. Niemniej jednak już 3 zupełnie odmienne modele mogą wprowadzić nieco chaosu do całej sytuacji i utrudnić wybranie odpowiedniego dla Was modelu. Ale na szczęście jest Technostrefa, a zatem oglądajcie dalej. Najnowsze flagowce od Samsunga są dostępne, tak jak już mówiłem, w 3 różnych rozmiarach. Podstawowy model, czyli Galaxy S20, będzie miał ekran 6,2 cala. Matryca to oczywiście Dynamic AMOLED. Podobnie jak w zeszłorocznych modelach, maksymalna rozdzielczość to Quad HD+, którą można oczywiście obniżyć do Full HD+, co bardzo gorąco polecam zrobić. Ale dlaczego? O tym już za chwilę. W przypadku Galaxy S20 Plus ekran ma przekątną 6,7 cala, a z kolei w Galaxy S20 Ultra będzie to 6,9 cala. Ten telefon jest naprawdę ogromny. Niemniej jednak oprócz tego, że jest bardzo nieporęczny, przynajmniej dla mnie, to ma on oczywiście swoje zalety. Co osobiście najbardziej podoba mi się w Galaxy S20 i co robi rzeczywiście super wrażenie, to nowa częstotliwość działania ekranu. Otóż wszystkie 3 modele wspierają wyświetlanie obrazu w superpłynnych 120 Hz na sekundę. Tłumacząc to z polskiego na nasze, różnica w korzystaniu ze smartfona jest mniej więcej taka, jakbyśmy przełączyli płynność filmu z 30 klatek na sekundę na 60. Od razu widać różnicę. Ta funkcja będzie miała nie tylko wpływ na działanie systemu smartfona, to że super płynnie chodzi, ale także na gry, o ile te oczywiście będą wspierać wyświetlanie w 120 Hz. W iPadzie trochę to trwało, zanim deweloperzy włączyli to wsparcie, także no pewnie trochę poczekamy. Ale jak już będziemy mieli, to będzie super fajnie. No i tak jak nawiązywałem już wcześniej, jedyny haczyk to to, że 120 Hz działa tylko i wyłącznie przy rozdzielczości ekranu Full HD+. Jeśli zmienicie ją na najwyższą QHD+, wtedy Galaxy S20 przełączy się automatycznie na wyświetlanie w standardowych 60 Hz. Przyszedł czas na kamery, o których wiele mówiło się jeszcze przed premierą. Samsung przygotował 3 różne zestawy dla każdego z modeli. Podstawowa S20 będzie miała do dyspozycji 3 obiektywy. Główny o rozdzielczości 12 megapikseli z optyczną stabilizacją, ultra szeroki kąt do tej samej rozdzielczości i teleobiektyw oferujący aż 64 megapiksele oraz optyczną stabilizację. W przypadku S20 Plus zmiana jest niewielka. Do zestawu dołączone jest 4. oczko, czujnik głębi o nazwie Depth Vision, który pozwoli uzyskać lepsze efekty w trybie portretowym. Najciekawiej robi się naturalnie w najdroższym modelu, czyli Galaxy S20 Ultra. W jego przypadku główny aparat ma matrycę rozdzielczości 108 megapikseli, która będzie stabilizowana optycznie. To tyle samo co w Xiaomi Mi Note 10. Galaxy S20 Ultra potrafi jednak połączyć subpiksele w tej ogromnej matrycy i stworzyć ultrapiksele pakowane po 9 sztuk, dzięki czemu otrzymujecie zdjęcia w rozdzielczości 12 megapikseli, ale z większą ilością szczegółów i większą ilością światła, która pada na matrycę. Co sugeruje, że tryb nocny może działać tutaj lepiej. Z kolei obiektyw, który pozwala robić super szerokokątne zdjęcia, będzie miał 12 megapikseli, czyli tyle samo co w S20 i S20 Plus, no i bez zmian jest także sensor głębi. Jeśli zaś chodzi o teleobiektyw, czyli ten, który daje nam przybliżenie, to mówimy tutaj o matrycy 48 megapikseli w technologii Quad Pixel. Tutaj nie zabrakło także optycznej stabilizacji, ale ciekawostką jest to, że ma on mniej megapikseli niż w S20 i S20 Plus. Także no, te wszystkie aparaty się naprawdę w tym roku różnią. Galaxy S20 Ultra ma przewagę nad tańszymi modelami, także jeśli chodzi o selfiaki. Przednia kamerka w modelach S20 i S20 Plus ma zaledwie 10 megapikseli, natomiast matryca z S20 Ultra ma tych pikseli aż 4 razy więcej, bo 40 megapikseli.
Ciekawe, czy zdjęcia selfie będą teraz 4 razy lepsze. Ale to się okaże dopiero wtedy, kiedy smartfony będziemy mogli już przetestować. Co ciekawe, warte zaznaczenia jest fakt, że Samsung się wycofał z podwójnego aparatu selfie, który był w S10 Plus, no czyli przyznał się, że był on kompletnie bezużyteczny, tak jak zresztą twierdziłem, że będzie. Czy ten aparat dodatkowy jest potrzebny? Niekoniecznie. Wiele smartfonów udowadnia, że za pomocą jednego obiektywu, tylko przedniego, również można robić zdjęcia bardzo ładne, portretowe, chociażby tutaj przykład Pixela 3. Ale to jeszcze nie koniec rewolucji, bo właściwie największe rewolucje przed nami. Galaxy S20 to pierwszy na świecie smartfon, który nagrywa w ogromnej rozdzielczości 8K, jednak tylko przy 24 klatkach na sekundę. Tę funkcjonalność oferuje każdy z 3 zaprezentowanych modeli. Z filmów 8K możecie też zapisać dowolną klatkę jako nieruchome zdjęcie, które będzie miało rozdzielczość 33 megapikseli. W oprogramowaniu aparatu usprawniono także tryb nocny, który ma działać dużo lepiej niż w Galaxy S10 i Note 10. Dodano także funkcję automatycznego timelapsu wideo, który będzie także działać po zmroku. I tutaj była mała próbka na tych Samsungach zainstalowana, więc możecie zobaczyć, jak to się prezentuje. Zupełnie nową funkcją jest Single Take. Dzięki niej smartfon Galaxy S20 zarejestruje to, co dzieje się przed obiektywem na kilka różnych sposobów. Może wykonać kilka różnych zdjęć z filtrami, a także filmy. Po ich zrobieniu będziecie mogli wybrać i zapisać te ujęcia, które Wam się najbardziej spodobały. Dla mnie to trochę bezużyteczna funkcja, ale może ktoś znajdzie dla niej zastosowanie. Kolejną ciekawostką jest funkcja przybliżania. Oczywiście w aparacie, której Samsung w tym roku poświęcił naprawdę bardzo dużo uwagi. Otóż Koreańczycy chwalą się funkcją Space Zoom, czyli 100-krotne przybliżenie, które oferuje Galaxy S20 Ultra. No i tutaj Koreańczycy tak bardzo się nim chwalą, że aż umieścili napis na tyle obudowy Galaxy S20 Ultra, co jest dość dziwne. Niestety czar pryska, kiedy dowiadujemy się, że jest to jedynie zoom cyfrowy. Co prawda, jak te funkcje testowałem na specjalnie przygotowanym stanowisku, to udało mi się uchwycić kopułę kościoła oddalonego o kilka kilometrów. Jednak jakość tej fotki pozostawia wiele do życzenia. Pytanie, czy będzie to lepsza jakość niż z P30 Pro od Huawei'a, to się przekonamy już w testach. Galaxy S20 Ultra oferuje 10-krotne przybliżenie hybrydowe. A co to takiego? To tryb, który łączy fizyczne właściwości teleobiektywu z 4-krotnym przybliżeniem optycznym oraz cyfrowe przybliżenie z ogromnej 108-megapikselowej matrycy. Krótko mówiąc, Samsung dogonił w tym temacie Huawei'a, który to takie przybliżenie oferował już rok temu w modelu P30 Pro. Także aż takiego wrażenia to już nie robi. Tym bardziej biorąc pod uwagę fakt, że niemiłym zaskoczeniem jest to, iż S20, S20 Plus mają na pokładzie teleobiektyw z rzeczywistym przybliżeniem jedynie 1:1. Podczas gdy modele S9 i S10 oferowały 2-krotne przybliżenie. Tę gorycz Samsung tutaj próbuje załagodzić faktem, że S20 oferują 3-krotne przybliżenie hybrydowe i 30-krotny zoom cyfrowy. Chociaż nie wiem jak Was, ale mnie te argumenty w ogóle nie pocieszają. Wracamy do rzeczy przyziemnych, takich jak czytnik linii papilarnych w ekranie. W końcu to już właściwie podstawowa funkcja, bez której nie ma porządnego flagowca. No dobra. Apple się tutaj trochę wyłamało. Samsung w nowych modelach czytnik przesunął delikatnie w górę, przynajmniej tak mi się wydaje, kiedy miałem go w ręce, aby zapewnić jeszcze oczywiście wygodniejsze odblokowanie, bo kiedy jest troszkę wyżej, to po prostu mamy naturalniejszą pozycję kciuka. Wciąż jest to oczywiście sensor ultradźwiękowy, jednak zdaje się działać troszeczkę szybciej niż w poprzednich modelach. Czy tym razem nie będzie problemu z rysami na ekranie w miejscu, gdzie jest czujnik linii papilarnych? To się oczywiście okaże po czasie. Następna ciekawostka, i to innowacyjna względem zeszłorocznych modeli, to jest oczywiście bateria. Galaxy S20 zaoferuje akumulator o pojemności 4000 mAh, S20 Plus o pojemności 4500 mAh, natomiast S20 Ultra, jak na największe bydle przystało, będzie dzierżyć największą baterię w historii smartfonów Samsunga. Aż, uwaga, 5000 mAh. Dzięki temu być może będzie działać na baterii tak długo jak choćby iPhone 11 Pro. Ale czy na pewno to okaże się w testach? Pamiętajmy, że urządzenia Galaxy S20 będą miały na pokładzie zupełnie nowe ekrany. I jeszcze nie wiadomo, jak te szybkie 120-hercowe bestie będą prądożerne, albo jak bardzo prądożerne będą. Trudne słowo. W każdym razie może ta bateria wcale nie być taka super wydajna. To się okaże. Nowości nie mogło zabraknąć także jeśli chodzi o ładowanie.
Za pomocą przewodu naładujecie smartfony, znaczy ładowarki przewodowej, naładujecie smartfony 45-watową ładowarką, która będzie prawdopodobnie w zestawie, ale tego też na 100% nie wiem. Z kolei nowością będzie tutaj standard Fast Wireless Charging 2.0, dzięki któremu Galaxy S20 będą mogły być ładowane bezprzewodowo z mocą 12 W. Nie zabraknie także funkcji ładowania bezprzewodowego zwrotnego, dzięki której naładujecie Galaxy S20 innego smartfona albo na przykład słuchawki. A mówiąc o słuchawkach, Samsung zaprezentował także nowe Galaxy Buds Plus. Niestety nie miałem jednak okazji ich posłuchać, więc tylko odnotowuję fakt, że są. Dla lubiących specyfikacje kilka słów o niej. Modele z linii Galaxy S20 będą napędzane przez procesor Exynos 990, wykonany w procesie 7-nanometrowym. W zależności od wersji pamięciowej w S20 i S20 Plus znajdziecie 8 lub 12 GB RAM-u. Natomiast, jak już się mogliście pewnie domyślić, do Galaxy S20 Ultra należy kolejny rekord, jeśli chodzi o Samsunga. Ten smartfon będzie dostępny z 12 lub 16 GB pamięci operacyjnej, co czyni go absolutnym rekordzistą na rynku, bo tyle RAM-u nie ma na pokładzie nawet OnePlus 7T Pro. Fanboje OnePlusa, to do Was. Wersji pamięciowych będzie dla odmiany stosunkowo mało. S20 jedynie ze 128 GB, a S20 Plus i S20 Ultra do wyboru mają 128 lub 512 GB na dane. Każdy telefon ma jednak dostępny slot na kartę microSD o pojemności do 1 TB. Podobno w Polsce sprzedają się tylko czarne telefony, więc ciekawi mnie, jakiego koloru Wy smartfon posiadacie. Napiszcie proszę w komentarzu pod tym filmem. S20 i S20 Plus będą dostępne w 4 różnych barwach. Różowej, błękitnej, szarej i czarnej. Z kolei S20 Ultra zaledwie w 2. Szarej i czarnej. Bardzo żałuję, że nie ma wersji białej, która się nie palcuje. Nie palcowała się w Galaxy Note 10. Tutaj tego koloru nie ma. Dlaczego? 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 No i ostatni, 10 fakt na temat Galaxy S20 przed nami. I to są oczywiście ceny. I tutaj pozytywne zaskoczenie, że podstawowe S20 nie podrożały względem S10. Za podstawowego Galaxy S20 w konfiguracji 12x128 przyjdzie Wam zapłacić 3949 zł, czyli poniżej 4000 za pełnoprawnego flagowca. Czy to jest dobra cena, czy nie? Możecie zostawić swoją opinię w komentarzu pod tym filmem. Z kolei Galaxy S20 Plus w dokładnie takiej samej konfiguracji to już wydatek rzędu 4399 zł. Na koniec ogromniasta, super napakowana nowościami wersja Ultra, która w najwyższej konfiguracji 16x512 GB ma kosztować zawrotne 5999 zł. A czy warto zainwestować, dopłacić do wersji Ultra? Moim zdaniem S20 Ultra to krok w przód filozofii flagowych smartfonów Samsunga, bowiem w końcu oferuje coś więcej niż większy ekran w stosunku do podstawowej wersji. Dziwi jednak jedno. Skoro mamy S20 Ultra, to po co S20 Plus? Dużo lepiej byłoby, gdyby zamiast S20 Plus pojawił się S20e, czyli następca małego S10e, który moim zdaniem jest wielkim nieobecnym tej premiery i bardzo ubolewam nad faktem, że go nie ma. A co Wy sądzicie o cenach, o zasadności dopłacania do S20 Ultra i o tym, że nie ma następcy S10e? Może się pojawi kiedy indziej, się okaże. Oczywiście, co Wy sądzicie, napiszcie w komentarzu pod tym filmem. Ktoś do mnie dzwoni. Na minus design tyłu. No moim zdaniem to... Dla mnie to jest kompletna porażka i jest to bardzo, bardzo brzydkie. Możecie napisać w komentarzu, czy Wy uważacie, że jest ładne. Na plus na pewno design przodu jest ładny, chociaż cały czas nie ma symetrycznych ramek. Dla mnie największą innowacją i to, co robi największe wrażenie, jest zdecydowanie ekran 120 Hz. Co Wy sądzicie o Galaxy S20, S20 Plus i S20 Ultra? Dajcie znać oczywiście w komentarzu pod tym filmem i subskrybujcie po więcej, bo już niedługo mam nadzieję, że przetestujemy, że tak powiem, bardziej intensywnie te modele. Także to tyle. Żegnam się z Wami, mówił Szakal. Do zobaczenia, do usłyszenia. Subskrybujcie kanał Technostrefa. Jeszcze raz przypominam, bijcie naszą stronę technostrefa.com i obserwujcie nas na Instagramie, Instagram Technostrefa. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się. Pa, pa!